Z tej strony Cristiano Ronaldo. Na dzisiejszym filmie przejdziemy do historii, przejdziemy do FIFA 14. Zagramy sobie mecz Polska-Niemcy. Właśnie FIFA 14. Następnie zagramy Polska-Niemcy FIFA 15. A później, jeszcze chyba nawet w tym samym odcinku, zagramy dawny finał, który miał być Juventus Legia Warszawa. Ja wam będę pokazywać tylko wyniki i ewentualnie strzelone gole. Tam już mi się oczywiście włącza na meczek, jak będzie pierwszy gol dla reprezentacji Polski. No i jeszcze pokażę wam mój skład, to wtedy pokażemy po prostu dalej, jakie były gole. Wtedy pokażę wam właśnie wszystkie gole strzelone, skład, który będzie grać, i to tyle. A więc to będzie moja jedenastka: bramce Boruc, na bronie Piszczek, Wasilewski, Glik, Jędrzejczyk, na pomocy Polański, Krychowiak, Błaszczykowski, Grosicki, Zieliński, Lewandowski. Pokażę teraz wam jeszcze mój skład rezerwowych, jaki dzisiaj będzie. A więc tak, Szczęsny, Kosecki, Wawrzyniak, Rybus, Mierzejewski, Sobota i Salamon. Zobaczcie, co tu się stało. Manuel Neuer faulował jak brutalnie. Zobaczmy, jak tutaj Zieliński próbował, no ale to było fatalne posunięcie się Zielińskiego. Jak go okrutnie. Ja muszę Tak. Robert strzelił bramkę po faulu. Robert Lewandowski. Piąta minuta, 1-0. Zobaczmy ten rzut karny. Jaki był piękny ten rzut karny. Zasłuchiwało się Robertowi. Piękna akcja, asysta Zielińskiego. Niestety Klos strzela bramkę dla reprezentacji Niemiec. Zobaczmy. Boruc się starał, ale Niemcy strzelili już drugą bramkę. Coś nieprawdopodobnego! 2-2! Robert Lewandowski, zaliczona bramka z główki i kolejna asysta Piotrka Zielińskiego. Zobaczmy, jak to wyglądało. Zieliński uderzył w poprzeczkę i tylko Lewandowski dowalił. Zobaczmy to jeszcze raz. To była naprawdę piękna bramka. Coś nieprawdopodobnego! Robert Lewandowski 3-0 po nieudanym podaniu Manuela Neuera. Zobaczmy, on to złapał i puścił. Nie wiem co się stało. Piotr Zieliński 4-3. Coś nieprawdopodobnego! Co tu się wydarzyło? Zobaczmy. Manuel Neuer wychodził z bramki i tylko Piotrek. Polski Związek Piłki Nożnej wygrał 4-2 po bramkach Zielińskiego i 3 bramki lewego. I tutaj Gomesz i Klose. No a więc pięknie. Jest 4-2, końcowy wynik. I teraz taki sam mecz gramy w FIFA 15. I to jest mój skład mojej reprezentacji Polski. Na bramce Boruc, na obronie Wawrzyniak, Cionek, Glik, Piszczek, Krychowiak, Milik, Jodłowiec, Błaszczykowski, Lewandowski, Kamil Grosicki. Skład rezerwowych: Szczęsny, Fabiański, Rybus, Linetti, Wszołek, Sobota i Teodorczyk. No i Mesut Özil tradycyjnie 1-0. Według mnie tamta reprezentacja lepiej mi się gra niż w tą FIFA. No ale dobra, 1-0, może Polacy coś zrobią, zobaczymy. Jeszcze bramkę, bo wam nie pokazałem. Proszę bardzo. Moi drodzy, był niewykorzystany rzut karny, no nie pokazano go, trudno. Tutaj jest właśnie bramka zdobyta, zobaczmy na... Tutaj była obrona, dobra Milika. Dobra obrona Boruca. Tu ten gol.
Dobry atak Milika. Idź. Fuck! Ai, ai, ai! Ja pier... Nie wierzę. Ja wiem, że co. Nie no, ja chcę Milika. Co się ryjesz, Lewandowski, baranie? Stój! Gdzie lecisz?
Arkadiusz Milik, rzut karny. I jest, 1-1. Moi drodzy, jest 1-1. Arkadiusz Milik, rzut karny. Jeszcze Robert Lewandowski w 90 minucie dobija na 2-1. Zobaczmy to jeszcze raz. To jest nieprawdopodobne, co tutaj Polacy zrobili. Rozwalają kompletnie system. I koniec. To spotkanie kończy się 2-1 po bramkach Milika i Roberta Lewandowskiego i Mesuta Özila. I za chwilę finał Juventus na Legię Warszawę. To jest, moi drodzy, mój skład na bramce: Buffon na obronie, Pirlo, Hellini, Bonucci, Cezar na pomocy, Vidal, Pogba, Lindster, Stein i na ataku Coman, Tevez i Motta. Zapraszam na mecz Juventus-Legia Warszawa. Przypominam, że to jest z mojego turnieju. Takie mecze nie istnieją albo istniały, ale na pewno taki mecz, co teraz gram, to takiego meczu może nie być, ale może kiedyś w dalekiej przyszłości będzie, bo skoro był mecz Legia Real Madrid, to dlaczego by nie miał być kiedyś mecz Juventus Legia? No, ale zobaczymy, jak według tej FIFA sobie poradzi i Juventus i Legia. Ja tu wierzę w Juventus, nim gram. To jest mój trzeci najlepszy klub. No więc dla mnie to tam fajnie. To tyle, trzymajcie się, cześć. Jeszcze tutaj ustawienia. I zaczynamy. Coś nieprawdopodobnego. Tomasz Jodłowiec, 18 minuta, strzela gola dla Legii Warszawa. Zobaczmy powtórkę. No ładna. Zobaczymy. Bramka Listernena. Czy jak mu tam... Lichsteiner. Zobaczmy. Piękna bramka Teveza, 60 minuta spotkania. Zobaczcie ją. Pięknie. Bramka tu Arturo Vidala. Piękna bramka Arturo. To trzeba powtórzyć. Zobaczmy, jak Morata tutaj. Paul Pogba. Ale to jest naprawdę piękna bramka Paula Pogby. Zobaczę. Nie pokazali na powtórce tego tak, jak naprawdę było. Szkoda, ale bramka była. Piękna brameczka Alvio Morata. Przepiękna brameczka dla Juventusu. 80 minuta spotkania. Alvio Morata. No i druga bramka Legii, 89 minuta, Andrzej Duda umieścił piłkę w siatce. Ładnie. Poczekał i koniec. Wielki finał wygrał Juventus 5-2 po bramkach Morata, Pogba, Vidal, Tevez i Lichtsteiner. To tyle na ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć.